Jest to pierwsze rozdzielenie frycze trikolori. Pięć samolotów na lewo, cztery samoloty na prawo, a solista po środku znoszą się do góry. O pierwszym rozdzieleniu czas na pierwszą miankę. Przygotujcie się na pierwszą miankę frycze trikolori. Jeden, dwa, trzy, mianka frycze trikolori. Teraz patrzcie na prawo, pięć samolotów konuje pętle, podczas gdy cztery samoloty po lewej rysuje pulsemkę kubańską i gotowe są na połączcie się w główną formację. Eccolo il primo ricongiungimento delle frecce tricolori, noi però guardiamo a sinistra. Dziewięć samolotów obraca się według osi wzdłużnej i jest dość nie jak abra rusojwo po wójcu spirale. Prędkości około 650 km na godzinę i na wysokości 750 metrów. Z prawej strony wraca solista w locie odwróconym. Beczka? Zielone, biały, czerwone, de frecce, tricolori, teraz Apollo 3-1-3. Jest oficjalnym numerem frecce trikolori, ponieważ oficjalne nazwa tu 3-1-6 jest po akrobacji Ciny. Jeszcze jedno połącznie i do przodu. Ale na tym nie koniec. Kolejna spektakularna mianka frecce trikolori. 1-2-3 mianka frecce trikolori. Spuccia na lewo, ponownie pojawia się solista. Który zaprezentuje bardzo techniczny manewr bajudem Vira Schneidera, ogromne koło przeczesanu 7G, a teraz przeczesanie. A teraz kolej ujemne 3G. Zielone, biały i czerwone dem. To figura podobnej beczki. Ponownie zmienia się ustawienie formacji. Metrów. Przed stawamy wam manewr bomba. Pronti per l'apertura della bomba. Samolotów po lei, cztery po prawej. Mm.
to najdłuższa na świecie włoska flaga tutaj w Radomiu, specjalny dla Was. Position information while rotating. No i to jest dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą. Jest to jeden z najtrudniejszych manewrów. Najtrudniejszych dlatego, że w nim wszystkie samoloty podczas wykonywania tego synchronicznego manewru muszą zachować te same odległości względem siebie. Bałtyckie pszczoły za chwilę zaprezentują Państwu swoje piękne sylwetki. Formation now pulling out to perform the Pug-15 waterfall maneuver. Ta formacja, ta figura nazywana jest wodospadem. On two ships, splitting in the top and drawing a heart in the sky. No to propozycja dla wszystkich zakochanych. Mimo tego, że chmury na niebie, to doskonale widać odcinające się serce malowane teraz przez pilotów The Baltic Bees. With his heart, we express our deep appreciation to all aviation fans here today. Proszę Państwa, to serce... Get ready for the head and split. And split. Minęli się, lecąc każdy z prędkością 500 km na godzinę. Help increase the distance between aircraft. Leader draws a smooth trail and a slack pilot and left outside wingman has to follow the path. The Baltic Bees jet team, whirlpool maneuver. Widzieli Państwo, że samoloty rozdzieliły się na górze, zwiększając dystans między sobą, a teraz pięknie prezentują swoje miękkie podbrzusza przed Państwem tu w Radomiu. And now
from the right, the Baltic Beast solo pilot. Proszę pamiętać, że wszystkie pokazy solo są zawsze wykonywane przy wyższych prędkościach. High speed turn, 360. 550 kilometers per hour. Taki zakręt to 360 stopni, czyli wykonanie pełnego kółka z prędkością 550 km na godzinę rzeczywiście wciska pilota absolutnie w fotel. 9000 landings and almost 300 demo flights around the world for our solo beat. Intelligent speed is close to 1000 km per hour. Ladies and gentlemen, the Baltic Beast Jet Team Beehive maneuver. A ten manewr nazwany jest ulem. Kiedy jedna pszczoła przelatuje między wszystkimi pozostałymi, to oczywiście wymaga niezwykłej precyzji. Wypadkowa prędkość to ponownie około 1000 km na godzinę. The beast formation regroup and draw platform for the solo bee. Meanwhile, the solo bee is getting ready for a tail slide. Pilot will demonstrate a unique figure where you will see the maximum capabilities of the L-39 aircraft. Power, maneuverability and engine performance in extreme conditions. I ześlizgnie się w dół, tak jakby miał za chwilę spaść. The aircraft shoots it vertically until a complete stop. Pilot brings the engine power to idle. The plane will fall tail first, followed by a deep nose drop. That is controlled by the pilot. U nieprzygotowanego pilota taki manewr kończy się dym. W amerykańskich siłach powietrznych. Korsarz, myśliwiec z Nord Pacyfiku, bardzo charakterystyczna sylwetka, charakterystycznie wygięte skrzydła i para samolotów. Tym razem maksymalnie różnych od tych, które poprzednio wystartowały samoloty Alpha Jet. Po to, by mogły ich masę pozwalała na start z lotniskowca. Drodzy Państwo, pierwszy T-25 Mitchell w surowym, naturalnym kolorze metalu, dwa Alpha Jety i drugowojenny myśliwiec Corsair. Zaś za nimi jako piąty, ten, który na chwilę zginął z pola widzenia, samolot T-28 Troja. Opadł, jednak z pilot i załoga w ogóle zdążyła wybrać przed wodą i wznieść się. I do czego, w jaki sposób odchudzono te lądowce? Bo były problemy z gaśnikami, gaśniki były źle wyregulowane w związku II wojny światowej. Drodzy Państwo, no, to trudno nawet wyrazić, jaką wartość ma ten samolot dla polskiego lotnictwa. PZL-a, jak piloci ją nazywali, PZL-a będzie wracała jeszcze tędy, będzie kołowała. Wczoraj zastanawialiśmy się z Henrykiem Wickim, jak mówić, czy to jest ten samolot, czy ta PZL-a. Trudno powiedzieć, piloci czule ją nazywali, ta PZL-a. Mówimy ten samolot. Ale jeszcze tutaj może o panu Henryku, który opowiadał historię tego, jak przywracał do życia ten silnik,
współpracował i pracował również przy odbudowie samolotu Messerschmitt Bell 109 Gustav G, który znajduje się również w muzeum, ale także pomagał odbudowywać Niemcom silniki, pracował przy silnikach samolotu Focke-Wulf 190, samolotów myśliwskich i niemieckich z II wojny światowej. Jest, no co tu dużo mówić, to jest też człowiek legenda o niesamowitej wiedzy, który pracuje w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. To jest wypolerowany, w jakim stanie on jest. On błyszczy się na także wręcz w nim przejrzeć. Kiedy świeci słońce, podczas pokazów odbija się od niego pięknie słoneczne promienie, rzeczywiście uważam wtedy wspaniałe zdjęcie, ale to nie koniec pokazu. Proszę Państwa, kilka samolotów. Korsarz w towarzystwie dwóch alfażetów. Czy korsarz kiedyś spotkał odrzutowcy? Otóż tak, te samoloty po II wojnie światowej walczyły pod gniewem Korei i mają na koncie zestrzelone, mówili wtedy, że to chińskie, że to były, to Rosjanie latali za starami pierwszych odrzutowców MiG-15 i właśnie piloci na korsarzach mają zaliczone zestrzelenia samolotów odrzutowych, samolotów MiG-15. Samolot korsarz, jeżeli Państwo zobaczycie go podczas polowania, chciałbym, byście zwrócili uwagę na to, jak ma usytuowane podwozie. Otóż podwozie ma usytuowane w najniższym punkcie skrzydeł. Skrzydła są w kształcie litery W. One są obniżone. Chodziło o to właśnie, to jest celowy zabieg, po to, żeby skrócić długość goleni. Spójrzcie Państwo, jak będzie właśnie podczas polowania, jak olbrzymie śmigło ma ten samolot. Gdyby... Dać bardzo...